Północne Pałuki i południowa część krainy to idealne miejsce do pieszych wędrówek z kikami. Duża część wytyczonych tutaj niedawno tras Nordic Walking przebiega w pobliżu pięknych jezior i przecinających te tereny rzek. Przede wszystkim rzeki Noteć, która niegdyś stanowiła naturalną granicę państwa Piastów. Stąd też nazwa – kraina jako określenie obszaru pogranicza. Trasy Nordic Walking zostały na terenie powiatu nakielskiego wyznaczone przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krainy i Pałuk w 5 gminach – Czubin, Kcynia, Sadki, Nakło nad Notecią i Mrocza. Zaczynamy rozgrzewkę. Najpierw pięta, palec. Pięta, palec. Leśnym duktem w Zamościu. To nazwa trasy w gminie Szubin. Liczy ona ponad 7 km. Trasa wiedzie częściowo drogami gminnymi i leśnymi duktami wokół Zamościa, przez wieś Podlaski. Trasa w gminie Kcynia ma długość 10 km. Trasa o nazwie Na krawędzi Pałuk biegnie od Kcyni przez miejscowość Tupadły. Wybranie dłuższej trasy pozwala na zrobienie pętli przez lasy i miejscowość Dębogórzyn. Dalej trasa wjedzie między polami uprawnymi, wracając do punktu wyjścia obok miejscowości Karmelita. Spacer Doliną Noteci to trasa w gminie Sadki o długości 5 km. Rozpoczyna się w miejscowości Sadki i biegnie drogą gruntową do lasu, następnie w pobliżu miejscowości Samostrzel zatacza pętlę, aż do skrzyżowania przed lasem. Na zachód od Samostrzela znajduje się rezerwat przyrody Borek. Leśną ścieżką rodu Potulickich to trasa w gminie Nakło nad Notecią, która liczy prawie 13 km. Rozpoczyna się w miejscowości Gorzeń. Następnie biegnie przy jeziorze Głęboczek i przez miejscowość o tej samej nazwie. Zatacza pętlę przy zabudowaniach w miejscowości Piętacz i kieruje się do Potulic, gdzie trasa kończy się. Niedaleko ścieżki, w Potulicach, warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy, kościół zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz cmentarz wojenny z czasów II wojny światowej. Szlakiem jezior Mroteckich. Taką nazwę nosi trasa Nordic Walking w gminie Mrocza. I długość to ponad 12 km. Trasa rozpoczyna się po północnej stronie jeziora Witosławskiego przy ostatnich zabudowaniach miejscowości Rościmin. Następnie trasa biegnie między polami uprawnymi, skręcając przed miejscowością Orle na ścieżkę wiodącą z krajem jeziora, między innymi nad rzeką Orlą przez miejscowość Witosław. Dalej trasa zbacza z drogi powiatowej na ścieżkę leśną, wracając do brzegu jeziora Witosławskiego. Następnie zbliża się do jeziora Rościmińskiego Małego, prowadząc turystę mostem nad rzeką Orla przez miejscowość Rościmin. Trasa kończy się przy ostatnich zabudowaniach tej miejscowości. Północne Pałuki i południowa część krainy to świetne miejsce do aktywnego wypoczynku. Do lokalnych atrakcji dołączyły trasy Nordic Walking. Wytyczono je dzięki wspólnemu projektowi czterech lokalnych grup działania. Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krainy i Pałuk, LGD Bory Tucholskie, Stowarzyszenia Nasza Kraina oraz LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Trasy Nordic Walking będą poszerzeniem oferty atrakcji w ramach tworzonego Ekomuzeum Doliny Noteci. Ekomuzeum to szereg aktywności, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy powiatu nakielskiego, ale również turyści chętnie odwiedzający te okolice. To spacery właśnie z kijkami, to również geocaching, to rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe i inne aktywności. Trasy Nordic Walking to oferta na aktywne spędzenie wolnego czasu w urokliwych i dotąd nie dość docenianych zakątkach krainy i Pałuk. Parę osób zrobiliśmy kurs instruktora Nordic Walking i staramy się tutaj na naszym terenie trochę ludzi wciągać w chodzenie. Już od 7 lat z mężem razem uprawiamy ten sport i bardzo się nam podoba. Na świeżym powietrzu, wiadomo, ruch i jesteśmy zadowoleni akurat z tego rodzaju sportu, który wybraliśmy. Widoki są w sumie też ładne i okolice i można pochodzić.